Witam serdecznie Szczęść Boże. Dzisiaj zastanowimy się nad pytaniem, dlaczego Judasz zdradził Jezusa. Jeśli on zdradził Jezusa, to i my też możemy go zdradzić. Wcale to nie jest takie pewne, że go nie zdradzimy. Możemy się go wyrzec jak Piotr, ale możemy go też zdradzić jak Judasz. Dlaczego on to zrobił? Najpierw przeczytajmy sobie końcóweczkę dzisiejszej Ewangelii, to jest Ewangelia według świętego Mateusza, tym razem według świętego Mateusza, więc kto ma już do słuchania, niechaj słucha. Jezus odpowiedział, ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja, rabi? Odpowiedział mu: Tak ty. Amen. Dlaczego zdradził? Pytanie najpierw inne: Dlaczego w ogóle poszedł? I my też sobie powinniśmy postawić to pytanie: Dlaczego poszedłeś za Jezusem, jeśli za nim poszedłeś? Ja poszedłem za nim, dlatego że było mi źle w życiu. I kiedy zawołałem, to on przyszedł i mnie wyciągnął, wybawił mnie z kłopotów. Ale idąc za nim, zaczęły pojawiać się różne problemy, kłopoty, nawet dużo większe niż przed pójściem za nim. I dzisiaj, patrząc na moje życie i porównując je z innymi, którzy nie poszli za Jezusem, co to znaczy pójść za Jezusem? Pójść za Jezusem to znaczy wypełniać Jego wolę, wypełniać Jego plan, który ma przygotowany dla nas, odkrywać ten plan, bo On ma plan na nasze życie, a naszym zadaniem jest odkryć ten plan i żyć według Jego planu, a wtedy będzie wszystko ok. Ale idąc tym planem, idąc tą drogą, według tego planu, nie będzie łatwo, będzie bardzo trudno. Jezus wielokrotnie. Mówił uczniom, że będzie cierpiał tak, jak jest napisane w planie. Że będzie odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów, przez uczonych w piśmie, że go zabiją. Ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Jezus mówił o tym otwarcie. Nawet Piotr wziął go na bok wtedy i mówił: Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. A pan Jezus powiedział: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Masz swój plan, a ja mam inny plan, Boży plan, i muszę go wypełnić. I właśnie w naszym wędrowaniu za Panem Jezusem jest też ta, ten czas na mękę, na ból, na cierpienie. Umieramy razem z Nim i nie widzimy sensu tego umierania. Dlaczego ja mam cierpieć? Czy nie lepiej nie cierpieć i stanąć po tej drugiej stronie? Tak jak. Wielu ludzi, których znam, a nie poszli za Jezusem, im, im naprawdę żyje się dużo, dużo lepiej niż mnie. Judasz też zaczął o tym myśleć. Judasz zobaczył, że z Jezusa to już nic nie będzie. Jezus się skończył. On nie, nie wierzył w zmartwychwstanie. Dlatego poszedł, jak tutaj jest napisane w pierwszej części Ewangelii, poszedł. Do arcykapłanów, zanim była ta pascha, poszedł do nich i umówił się z nimi: Co chcecie mi dać, a ja wezmę? Co to, co to znaczy o tym człowieku? To znaczy, że jemu naprawdę już nie zależy na tym byciu uczniem Jezusa. Naprawdę to już, to, już nie jest, to już nie jest jego powołanie. On już tego nie czuje. On się już z tym nie utożsamia, bo pojawiły się naprawdę wielkie problemy, wielkie trudności to za chwilę i tak się zepsuje, rozwali. Ich była już naprawdę garstka. Na początku było ok, fajnie, super, ale, no ale co dalej? No co dalej? No będzie źle, więc przechodzę na drugą stronę. I Jezus mówi takie zdanie. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Biada takiemu człowiekowi. Czyli taki człowiek jest przeklęty. Jeśli wchodzisz... Ale nie trwasz w tym, w co wszedłeś. Podjąłeś decyzję, na przykład o ślubie. Podjęliście decyzję o ślubie, tak, weszliśmy w sakrament, w przyrzeczenia. Wszedłeś, ale ja inaczej to sobie wyobrażałem, to małżeństwo. Inaczej wyobrażałem sobie bycie ojcem, bycie matką. Ja z tego rezygnuję. Biada ci człowieku. Biada ci, bo zanurzyłeś rękę w Misie. I uciekasz. Ej, wytrwaj do końca. Nie znasz końcówki, nie wiesz, jaka będzie, jaki będzie ostateczne zwycięstwo. Przegrasz przychodząc na drugą stronę. I zobaczcie, że Jezus złapał go za rękę tak przysłowiowo, wskazał Go nawet palcem. Może niekoniecznie palcem, ale, ale judasz usłyszał od Jezusa tak, to ty jesteś tym człowiekiem. Bo Judasz się pyta Jezusa: Czyżbym ja, rabi, jeszcze rabi, nauczycielu, mój mistrzu? Tak ty. No i co z tego, że to usłyszał? To nic nie zmieniło w jego życiu. Poszedł i zrobił swoje. A wtedy mógł się naprawdę wycofać, wtedy mógł powiedzieć: Nie, no nie, nie robię tego, nie, mam zasady, nie mogę. Podjąłem decyzję, że idę za nim. A Jezus wielokrotnie mówił, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Judasz słyszał te słowa, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, ten nie zyska. Judasz nie chciał stracić życia z powodu Jezusa, dlatego wydał to życie. Wydał to życie na ukrzyżowanie, na śmierć. I dlatego biada mu. Lepiej byłoby mu nie wchodzić do tej ekipy. Lepiej byłoby mu nie, nie iść za Jezusem, pozostać tam, gdzie był. Bądź albo zimny, albo gorący, ale jak jesteś letni, to wypluje cię z moich ust. Judasz stał się letni, wycofał się. Chociaż, no, ktoś mógłby powiedzieć, że stał się przez to zimny, no ale wszedłeś do tej rzeki i teraz chcesz wyjść z niej, no. Nie, albo wchodzisz, albo wychodzisz. Człowieku, ogarnij się. Podjąłeś decyzję, przysiągłeś, dałeś słowo, że nie opuścisz, że będziesz. Ale ja myślałem, że będzie lepiej, że będzie inaczej. Ja myślałem, Panie Jezus, że będzie lepiej z Tobą, że mi będzie lepiej z Tobą, jak będę z Tobą, a jest mi gorzej, dużo gorzej. I co? No i pojawia się decyzja o zrzuceniu habitu, sutanny, o zostawieniu żony dla, na rzecz kochanki i tak dalej, i tak dalej. Podjąłeś decyzję, trwaj w niej. Trwaj w niej, choć jest ci trudno, źle, nie bądź jak Judasz. Nie bądź jak Judasz. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.